W ostatnim spotkaniu rundy jesiennej Ekstraklasy piłkarze PGE GKS-u Bełchatów przegrali na własnym stadionie z Piastem Gliwice 1-3. Bełchatowianie od początku wyszli w mocno ofensywnym ustawieniu. Przełożyło się ono na to, że nasi zawodnicy od pierwszych minut grali bardzo odważnie w ataku. Już w 7 minucie mogło być 1-0. Po dużym zamieszaniu w polu karnym kolejno strzał na bramkę gości próbowali Buzała, Wacławczyk i Wroński, jednak piłka za każdym razem odbijała się od obrońców Piasta. Jednak coś odwlecze, to nie uciecze. W 20 minucie nasi zawodnicy już się nie pomylili. Kamil Wacławczyk zagrał na lewe skrzydło do Łukasza Madeja. Ten pobiegł z piłką kilka metrów i podał do niepilnowanego Pawła Buzały, który bez problemu umieścił piłkę w siatce. Niestety tego prowadzenia nie udało się naszym graczom długo utrzymać. W 37 minucie jeden z graczy Piasta został sfaulowany przed naszym polem karnym. Do piłki podszedł Podgórski i strzelił tak, że Stachowiak jedynie wzrokiem odprowadził piłkę wpadającą do siatki. Wynik remisowy utrzymał się do końca pierwszej połowy. W przerwie zawodnicy zapowiadali, że ten rezultat ich nie zadowala i do końca walczyć będą o zwycięstwo. No mam nadzieję, że w drugiej połowie ustrzelimy jakąś bramkę, nie stracimy żadnej i wygramy ten mecz, bo to jest najważniejsze. Głupi błąd troszeczkę, z rzutu wolnego znowu dostajemy głupią bramkę. No mam nadzieję, że w drugiej połowie strzelimy coś i wygramy ten mecz. Jeszcze powiedz mi na koniec, dzisiaj taka pogoda niezbyt. Jak się gra wam na takiej murawie? Wiadomo, boisko jest ciężkie do grania, ale my nie patrzymy na to, walczymy o punkty i musimy wygrać ten mecz. Strzeliłeś wreszcie gola, przełamałeś się, no ale nadal ten remis do przerwy. Na pewno, jeszcze 45 minut. Ja mówię, no nieważne kto strzela, bo moje przełamanie może tak za przeproszeniem gówno dać. Także musimy wygrać mecz, to jest przede wszystkim najważniejsze. Powiedz mi, po tym szalonym golu na drugą połowę wyjdziesz jeszcze bardziej zdeterminowany, jeszcze bardziej zmotywowany? Wie pan co, no ja zawsze jestem zmotywowany, czasem mi wychodzi, czasem nie, to jest piłka i to jest sport. My musimy jako zespół być zmotywowani, żeby strzelić drugą bramkę i wygrać ten mecz. Druga połowa nie rozpoczęła się niestety tak, jak nasi piłkarze mogliby sobie to wymarzyć. Już bowiem po 5 minutach goście wyszli na prowadzenie. Po szybko wyprowadzonym ataku Podgórski zagrał piłkę do Kędziory, ten odegrał do wychodzącego sam na sam Adriana Sikory, który płaskim strzałem pokonał Adama Stachowiaka. Ten gol uskrzydlił gości, którzy po kilku minutach powiększyli swoją przewagę. Piłkę w polu karnym dostał Adrian Sikora, błyskawicznie odegrał do Podgórskiego, a ten strzałem po ziemi zdobył trzecią bramkę dla Piasta. 4 minuty później kibice Piasta znów krzyknęli z radości, gdyż piłkę w bramce umieścił Kędziora. Na szczęście radość przyjezdnych nie trwała długo, bo okazało się, że w momencie oddawania strzału napastnik gości był na pozycji spalonej. Niestety nasi gracze nie potrafili pozbierać się i powalczyć o wyrównanie. Na domiar złego w 82 minucie czerwoną kartkę otrzymał Grzegorz Baran i losy spotkania zostały przesądzone. Nasi piłkarze zakończyli sezon zaledwie z 6 punktami w tabeli i o utrzymanie się w lidze będzie naprawdę trudno. Wróciliśmy na drugą połowę z nadzieją, żeby strzelić kolejną bramkę. Niestety się nie udało. No można powiedzieć, że jakieś tam kontry przypadkowe ze strony Piasta. No nie, no ciężko mi powiedzieć w tym momencie, co to się stało. Troszeczkę przypadku też na pewno i no niestety 3-1. Kończymy rundę z nieciekawym dorobkiem. Na pewno nasza gra z meczu na mecz zmienia się i idzie ku dobremu, lecz dzisiaj byliśmy bezsilni po prostu w pewnych sytuacjach. No, chcieliśmy zagrać dobry mecz, chcieliśmy przede wszystkim wygrać ten mecz, bo to ostatni mecz rundy i chcieliśmy pokazać kibicom, że każdy z nas walczy, rzeczywiście walczy o to, żeby tutaj utrzymać pewien poziom w Bełchatowie. No niestety jest tak jak jest i musimy patrzeć teraz do przodu. Jest przerwa zimowa, później przygotowania i kolejna runda, w której musimy dać siebie wszystko bez względu na to, jak inni przeciwnicy będą grali w lidze. No właśnie, rundę kończycie tylko z 6 punktami. Czy wierzycie, że to utrzymanie jest jeszcze możliwe? Musimy wierzyć. Przede wszystkim każdy z nas jest zdeterminowany i każdy z nas będzie walczył do końca. Piast, pomimo że jest Beniaminkiem, w tym sezonie pokazał się z bardzo dobrej strony. Po meczu z GKS-em w sztabie szkoleniowym śląskiej drużyny zapanowała euforia. No na pewno z tego miejsca chciałem przede wszystkim zadedykować to zwycięstwo, te 3 bardzo ważne punkty trenerowi Broszowi. W swoim imieniu i w imieniu drużyny, bo trener jeszcze jest u góry i nie miał okazji być w szatni, a jest tam dosyć duża euforia i na pewno zadowolenie po takim wyniku. Był to bardzo ciężki mecz i na pewno wynik 3-1 pokazuje, że w dzisiejszym spotkaniu graliśmy dobrą piłkę, szczególnie w drugiej połowie i tutaj słowa uznania należą się trenerowi Broszowi, który w tym tygodniu
poukładał cały ten zespół. Pomimo tego, że to dzisiaj ja tu siedzę, to nie miało to żadnego wpływu na cokolwiek. Tak samo przygotowywaliśmy się do tego spotkania, jak chociażby do spotkania z Polonią Warszawa i tutaj chwała całemu zespołowi za to, że podnieśli taki ciężki, gatunkowo bym powiedział, mecz, bo gdyby wygrał jeszcze zespół z Bełchatowa, byłoby na pewno bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o ten dół tabeli, a tak mamy tą możliwość, że możemy się w spokoju przygotować do następnej rundy. Bełchatów jest to bardzo ciekawy zespół, ma dobrych piłkarzy, dobrego trenera. Ostatnio gra bardzo ciekawą piłkę i to widać. Myślę, że z taką ilością punktów, bo głównie chodzi mi o ilość punktów na koncie tego zespołu, no będzie bardzo ciężko, jeżeli chodzi o to o utrzymanie, bo podobnie jak my, podobnie chcemy się utrzymać w tej ekstraklasie, tak naprawdę to się uczymy tej ekstraklasy i zrobimy wszystko, żeby wjazd był jak najdłużej w tym gronie najlepszych piłkarskich, takich można powiedzieć, ekip. Jeżeli chodzi o Bełchatów, to już mówię, no nie jest to moja jakby rola, koncentrujemy się głównie tylko i wyłącznie na sobie, ale ilość czy różnica punktowa między nami a Bełchatowem, gdzie my mamy podobny cel, bo przed sezonem my również graliśmy o utrzymanie, jest dosyć spora i stąd moja jakby odpowiedź. Zdecydowanie mniej wesoła będzie zima dla naszych piłkarzy. Jednak zarówno trener, jak i zawodnicy podkreślają, że postarają się zrobić wszystko, co w ich mocy, by się w lidze utrzymać. Na pewno początek był dla nas bardzo nerwowy, bo źle zaczęliśmy to spotkanie, bardzo nerwowo i tu trochę odbudowaliśmy Piasta. Gdy wydawało się, że wszystko wróciło na dobre tory, gdy zdobyliśmy bramkę, to wydawało się, że jesteśmy w stanie to spotkanie spokojnie kontrolować i wygrać, ale stały fragment gry, który Podgórski wykonał, zdobył bramkę, bardzo uderzył precyzyjnie i tu za nerwowo weszliśmy w tą drugą połowę, zbyt szybko. Chcieliśmy za wszelką cenę od razu zdobyć bramkę i po bardzo ładnym kontrataku zdobył zespół Piasta bramkę drugą. No i trzecia bramka już w ogóle ustawiła spotkanie, bo tak walczylibyśmy do końca. Widać było, że zawodnicy, mimo że walczyli do końca, bo tego im nie można odmówić, bo starali się nawet w 10 jeszcze odrobić te straty, ale po prostu piłkarsko te kontrataki, które zespół Piasta wyprowadził, były bardzo groźne i to taka jest właśnie piłka, że ktoś oddaje 5 razy strzał i z tego padają bramki, także akurat to jest istota tego wszystkiego, żeby wygrywać. I jest to dla nas na pewno bardzo bolesne i trudne przed tą rundą wiosenną, ale tak to bywa w piłce, że trzeba zrobić wszystko, żeby w tej przyszłej rundzie zdobyć tak dużo punktów, mimo że wydaje się to naprawdę teraz już zadanie bardzo trudne. Tak złej zimy fani GKS-u nie mieli od dawna. Miejmy jednak nadzieję, że w przerwie między rundami trenerowi Michałowi Probierzowi uda się pozbierać zespół i za kilka miesięcy nasza drużyna zostanie okrzyknięta, jak już to kiedyś bywało, rycerzami wiosny.